Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek bardzo ostateczny. Nie będziemy się wybierać poza obszar mojego salonu. Zostajemy tutaj, przy tym stole, no bo chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać i opowiedzieć Wam nieco o podsumowaniu okresu masowego. Co się udało zrobić, jakieś wnioski, no i co jest w planie. Na pewno w planie jest redukcja, bo zbliża się lato, więc to jest taki okres zbliżający się wiosenny. Zawsze dla większości z nas takim okresem, w którym chcemy przeznaczać na formę trochę lepszą. Nie chcemy chodzić na pasieni, nabici wodą w okresie letnim, więc zazwyczaj na wiosnę robi się redukcję, ale o tym za chwileczkę. Wracając do początku, moi drodzy, okres masowy, którym udało się z wagi 109 z groszami dojść do wagi 121,5 kg. Nie jakimiś specjalnie wielkimi nakładami, jeśli chodzi o pewne substancje. Jedyną różnicą, którą zastosowałem, znaczy może nie jedyną, ale jedną z tych głównych przyczyn, dla którego ta waga tak mocno mi poszła i tak ten gabaret wzrósł, to wiadomo, był trening systematycznie nastawiony na progresję, progresję taką siłową w pewnym zakresie powtórzeń. W moim przypadku bardzo dobrze sprawdzał się zakres między 5, 8, 10 powtórzeń w przypadku tych głównych grup mięśniowych. Waga 121,5, bardzo fajnie, cieszę się bardzo. Cieszę się też, że mam ten okres już za sobą. Niestety przez ostatnie 2 czy 3 tygodnie, no mogę powiedzieć, że bliżej 3 tygodnie, męczyła mnie dolegliwość w postaci kaszlu, którego nie byłem w stanie zdiagnozować. Dość dziwny kaszel, suchy, kaszlałem. Zazwyczaj rano miałem napady, wieczorem miałem napady, więc mam tutaj już przygotowaną przez mojego lekarza cały woreczek leków, w tym i antybiotyk, bo podejrzewa mój doktor moje płuca o złapanie jakiejś bakterii, jakiegoś wirusa, no i musimy sobie poradzić z tym niestety antybiotykiem, od którego zazwyczaj staram się stronić, ale no, czasami nie ma wyjścia, więc raz na 5 lat można sobie na to pozwolić. Też nie chce mi się czekać. Ja mam taką naturę, że raczej staram się w jakiś sposób naturalny przewalczyć chorobę, no a tu niestety nie da się, bo trwa to zbyt długo, no i jakieś tam ryzyko z jakichś zwłókien na płucach powstaje, no bo jest to jakiś tam stan zapalny, robiłem sobie RTG klatki piersiowej, więc jakiś tam mały stan zapalny na płucach się pojawił i trzeba to wziąć, udupić w tradycyjny, konwencjonalny sposób, więc no, ale sam sobie poradzimy, przez tydzień czasu no będę musiał troszeczkę zluzować. Waga na koniec, w końcu okresu masowego to było 121,5 kg. Ta waga dość szybko poszła w dół, bo przez ostatni też tydzień miałem dość stresujący okres w pewnym obszarze mojego życia, więc niestety gdzieś tam ten stres, niedojadanie odbiło się na tym, ile w tym momencie waży. Ale jest to pewnie kwestia bardziej wody niż spalenia tłuszczu. Nie wykonywałem nic specjalnie ekstra, co mogło mi pomóc spalić tę tkankę tłuszczową, oprócz jakichś spontanicznych 3 sesji aerobowych, które wykonałem dodatkowo. Więc teraz, od teraz, jak już się podleczę, będę pracował na tym, żeby tego ruchu było trochę więcej. Jaki to będzie ruch? O tym za chwilę. Więc wracając do masy. No, na masie, tak jak Wam relacjonowałem, jadłem między 650 a nawet czasami 1000 gram węglowodanów dziennie. Nie przesadzałem z tłuszczami, tak żeby móc te węglowodany na lajcie przejadać. Częstotliwość posiłków to było 5, czasami 6 posiłków dziennie. Czułem się na tym dobrze, co mnie bardzo zaskoczyło, bo przez ostatni gruby okres, no mogę powiedzieć blisko roku, jadłem bardzo mało, może 2,5 tysiąca kalorii dziennie, może 200 gramów węglowodanów, więc niezbyt dużo, to był ten okres, w którym ważyłem to 110 kg blisko, więc ta masa się nie trzyma, jakby nie ucieka. Teraz będę trochę z tym walczył, bo będę chciał, żeby na lato ważyć gdzieś w okolicach może nawet 105 kg. To dla mnie jest wagą rekordowo niską. Tak jak mówię, no, specjalnie się, jakby poniekąd starając się w zeszłym roku, zszedłem z wagą do chyba tam 110 czy 112 kg na lato, tak żeby sobie iść tam pojechać na wakacje i jakoś w miarę wyglądać.
No ale to był tak już trochę wyżebrany efekt. Teraz mam nadzieję, że zejdę jeszcze trochę niżej. Jak to się wydarzy, jak będę próbował to osiągnąć, to już Wam powiem. Ale na pewno będzie bardzo dużo spontanicznej aktywności fizycznej, więc to wszystko będzie dość mocno improwizowane. Nie będzie podobne do tego, co robi się przygotowując się do zawodów w sportach sylwetkowych. Bo jak już powiedziałem, byłem kulturystą, już nim nie jestem i chcę to zrobić troszeczkę inaczej. Czy będzie się dało? Na pewno będzie się dało, może nie aż do tego stopnia, bo zawody, przygotowanie pod start sylwetkowy wymaga takiej precyzji, systematyczności, powtarzania pewnych schematów z dnia na dzień, monotonii poniekąd, żeby osiągnąć ten finalny efekt, który ma być ta skóra pergaminowa. W przypadku dużej improwizacji to ciężko, czasami ciężko to osiągnąć. Dobrze, moi drodzy, etap masowy mamy już za sobą, bez większych komplikacji. No, zdarzyła się, wiadomo, jakaś tam jedna lekka kontuzja barku, ale tutaj oczywiście bardzo szybko sobie poradziłem z tym, stosując WPC i TB500 z Olsegeny. Naprawdę, powiem Wam, że byłem zdumiony, jak szybko wróciłem do żywych. Miałem tego typu kontuzje w przeszłości i wiem, ile zajmował mi czas rekonwalescencji. No a tutaj ten czas rekonwalescencji mogę śmiało powiedzieć, że był skrócony o połowę. Więc dziękuję Ci maso, goodbye. Teraz robimy formę pod okres letni. Jak tą formę będziemy robić? Moi drodzy, no jakby do tego się zabrać i jakby Wam to powiedzieć. Na pewno deficyt. No, to będzie najprostsza rzecz, o której mogę zacząć. Deficyt kaloryczny, który będzie powstawał na dwa sposoby. Nie jestem zwolennikiem tego i gdybym miał przygotować zawodnika pod start sylwetkowy, to kreowałbym deficyt kaloryczny tylko w jeden sposób. Więc albo pomniejszając pulę kalorii dzienną, albo zwiększając aktywność fizyczną. W moim przypadku będzie to i to na raz. Więc nie jest absolutnie zgodne ze sztuką, ale ja chcę szybkiego efektu, nie chcę pergaminowej skóry, chcę po prostu szybko zrzucić nadmiar wody, tłuszczu, więc będzie i cardio, które będę dodawał, będę je robił 5-6 razy w tygodniu, po 25-30 minut, z czego jeśli będę wykonywał to cardio na treningu siłowym, po treningu siłowym na siłowni, no to będzie to cardio w postaci biegu, bo mam taki, może to nie jest żaden plan, bo może z tego nic nie wypalić, ale taką chętkę, żeby być może w wakacje spróbować przebiec sobie jakiś tam dystans na komercyjnej imprezie razem z moją narzeczoną, która też wzięła się za bieganie i być może razem pobiegniemy w jakimś tam półmaratonie. Nie chcę biec sam, bo jakby się okazało, że dostanę jakiegoś zawału serca po 10 km, musi mnie ktoś ratować, więc myślę, że ona przyjdzie mi z pomocą. Do czego zmierzam? Więc tutaj treningi biegowe. Też po to, żeby ta wydolność była lepsza, żeby być po prostu sprawniejszym. No i to się będzie wiązało na pewno z tym, że będę gdzieś tam starał się dążyć do nieco niższej wagi. Jak powiedziałem, myślę, że w okolicach nawet 105 kg, co za mnie rekordowo niską wagą. Deficyt kaloryczny już powstał. Już powstał jakiś tydzień czy półtorej tygodnia temu. Mocna ścinka wygrowana, więc ścinka o połowę, może nawet o 3/4. W tym momencie jem taki woreczek ryżu na posiłek, przedtem jadłem 3 w przeliczeniu. Oczywiście tam było połączone z waflami ryżowymi, ale jakby 3 woreczki ryżu na posiłek. Więc ścinka mocna, fajnie powiem Wam, fajnie, nie trzeba pakować tego ryja, tego ryżu. Nie trzeba się faszerować tym żarciem, więc to jest fajne na pewno. Taki luz. No, jakby, no nie jest tak, że idę do sklepu i łapię Snickersa, absolutnie. Jakby cały czas sobie gotuję, wiem, to wszystko, całe pożywienie jest przygotowane w domu. No ale to, że nie muszę się tak przejadać, jest po prostu super. Waga w tym momencie spadła na 116,5 kg. Więc sporo, ale to też za sprawą tego, że ostatni tydzień miałem bardzo stresogenny, bardzo, bardzo stresogenny. Nie wysypiałem się dwie ostatnie noce, miałem bardzo słabe, faza snu głębokiego 15 minut, faza REM jakieś 20, więc poziom nędzy i rozpaczy sięgnął dna. Znawcy polszczyzny stwierdziliby, że chuj jest grzybny. No. Także niestety, trzeba będzie nad tym popracować, ale no jak już zacznę sobie proces leczenia, to mam nadzieję, że szybko wrócę do siebie i będę mógł
usystematyzować wszystko. Jakby te główne rzeczy, które miałem, powodowały mi stres, już mam załatwione. Teraz tylko i wyłącznie mogę się skupić na sobie. Wiadomo, najpierw się wyleczyć, później robić tą formę, więc też Wam będę zdawał z tego relację. Jeśli chodzi o dietę, to Wam wytłumaczyłem, cardio Wam wytłumaczyłem. Trening będzie taki sam, nic się w treningu nie zmieni. Zapewne będę w tym treningu trochę słabszy, więc pewnie będę sobie wdrażał od czasu do czasu jakieś dropsety. Jeśli chodzi o rzecz, która Was bardzo interesuje, na pewno Was bardzo interesuje, czyli środki, no to będzie tutaj ścinka w pewnych obszarach. Ścinka w postaci takiej, że nie będzie NPP, to już poszło precz do tego ścinka testa na 500 w tygodniu, do tego kontrola estro, bo z lewej strony wyskoczył mi takie dziwne coś na sutku, jakby, wiem, to są początki gino, ale ja sobie z tym poradzę, mocna ścinka estro przez okres tygodnia i będzie sprawa załatwiona. Do tego GH, który zostanie tak samo, być może pójdzie trochę wyżej, jeśli zdecyduje się na bardzo mocny deficyt, jeśli ten deficyt będzie sięgał ścinki węglowodanów jeszcze o połowę z tego, co mam teraz, bo może tak być, bo może będę chciał trochę szybszego efektu, no to wtedy to GH pójdzie trochę do góry. Oczywiście w GH frak, który będzie również w moich bojach stosowany, który będzie troszeczkę szybciej mobilizował tą tkankę tłuszczową, którą będę musiał później spalić na treningu siłowym czy aerobowym sam, bo to nie jest tak, że bierzecie fraga i on wam po prostu pali tkankę tłuszczową. Nie, to tak nie jest, więc będę musiał robić tego aerobowego treningu więcej, żeby więcej tych kwasów tłuszczowych zutylizować, więc to nie jest wcale coś, co wam jakoś mega sprawę ułatwi. Kadza ręka oczywiście, kardioprotekcyjnie, też żeby poprawić ten wychwyt energii w komórce. Do tego mamy jeszcze pewnie te trzy, no bo jak GH, no to pewnie te trzy trzeba będzie troszeczkę się wspomóc, ale to wszystko wyjdzie w wynikach badań, nie będę tego robił absolutnie na pałę. No z takich rzeczy dodatkowych to może jakaś Jochimbina, zobaczymy. To się wszystko okaże, ale przede wszystkim chciałbym bazować na tym cardio, na ścince, no a te wszystkie, te cała reszta, jeśli chodzi o SA, o peptydy czy hormon, to będzie tylko i wyłącznie tak, żeby protekcyjnie ochronić swoje mięśnie, żeby tam ten katabolizm nie zjadł do zera, co myślę, że też nie będzie takie proste, bo te mięśnie to nie są mięśnie, które wypracowałem przez ostatni rok, tylko to są mięśnie, które wypracowałem przez ostatnie lat 20, więc to nie zniknie. No, także tyle. Ile mi zajmie ta redukcja? No nie wiem, cały czas sobie będę redukował. Cały okres wiosenny będę na takim lekkim deficycie. Będę się starał być aktywny, bo coraz bardziej zaczęło mi się podobać taka sprawność fizyczna. Może nie smukłość, bo nie chciałbym ważyć 80 kg czy 85, bo znaczy generalnie bym podejrzewał też bardzo trudno, żeby w ogóle do tego, do czegoś takiego zejść, bo teraz już w tym momencie moje ciało dla niego taką naturalną wagą jest w okolicach 110 kg. No i nawet będąc na niskich kaloriach, no to ta waga nie chce uciekać. Więc to będzie wyglądać w ten sposób. No i tyle, moi drodzy, tyle. Także musicie poczekać do przyszłego tygodnia na jakiś ciekawszy materiał. Wdrożę fazę leczenia, będę Wam zdawał relacje też na bieżąco, czy ten postęp redukcyjny jakoś idzie do przodu. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Może zrobimy jakiś odcinek tematyczny, który by Was zainteresował. Bardzo widzę, że fajnie spodobało się Wam Full Day of Eating, czyli ten cały dzień z jedzenia. No, nie będziemy tego klepać co miesiąc czy co dwa miesiące, więc jakąś inną tematykę też możemy poruszyć, bo też u mnie się dzieją inne rzeczy oprócz tylko tego, że trenuję i jem, więc może gdzieś tam w jakieś inne sfery jakoś Was zainspiruje, coś Wam pokażę, ale generalnie no, wszystkim chciałbym Wam pokazać ten progres sylwetkowy, który gdzieś tam sobie robię. Może niekoniecznie zgodnie ze sztuką, bo jako trener inaczej prowadzę swoich podopiecznych, ale ja po prostu nie mam czasu na to, żeby bawić się w to tak ultra skrupulatnie. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska i robimy redu na lato. Pamiętajcie, a przeleci szybko.